Czy bić mężczyzn? I co w tym złego? Bicie męża, zło w nim przezwycięża. Rózga musi być jednak metaforyczna. Ja w ogóle proponuję wprowadzić BDSM do szkół, ze względu na to, że my musimy jednak postawić na edukację. Sztacheta się sprawdziła. Dlaczego mamy odchodzić od sztachety? Zapraszam was za kulisy. Znaczy ja byłem najlepszy po prostu. Byłem najlepszy, widziałem ten tam, co się śmieje, no to przecież idiota jest jakiś, no i w ogóle przyszedł bez wody. Nie, ja naprawdę po raz kolejny powtórzę, ja przyjechałem z daleka, chcę, żeby mi zwrócili za PKS.